Cześć kochani, prosto z trasy, tym razem rowerem, bez napędu. Tak też, tak jeżdżę, czasami rowerami miejskimi, hulajnogami elektrycznymi, przy różnymi środkami komunikacji. Dzisiaj akurat jest mokro, więc jechałem na szczęście rowerem. Ale nie o tym mowa. Mowa jest, właściwie jest to taki apel, o prośba, o zachowanie szczególnej ostrożności. Pewnie część z Was była świadkiem albo jakichś wypadków na trasach rowerowych, na chodnikach, jezdniach, a także mieliście z tym kontakt chociażby na różnych grupach, widzieliście, ludzie zamieszczają posty, informacje, hej, uważajcie, hej, zakładajcie kaski, niektórzy nawet zdjęcia zamieszczają. Jest tego ostatnio dużo. To nie jest jakieś fatum, to nie wiadomo, to nie jest jakaś wielka katastrofa i klęska, natomiast po prostu jest ładna pogoda, tych pojazdów coraz więcej wyjechało, jest ich w ogóle coraz więcej. Ruch w ogóle w dużych aglomeracjach jest coraz większy, coraz gęstniej jest w tych dużych miastach. Jest niebezpiecznie. Dlatego też prośba o to, żeby mieć tą taką zasadę ograniczonego zaufania, żeby wzmożyć też tą swoją ostrożność, czasami odpuścić, tak? Czasami po prostu odpuścić. Każdy może mieć różny dzień i dopiero wieczorem do kogoś coś dojdzie, hej, właściwie coś niepotrzebnie zrobiłem, niepotrzebnie pokazałem, nie miałem racji. Odpuścić. Mamy przede wszystkim, słuchajcie, kask, obojętnie jaki. Naprawdę obojętnie jaki. Do tych dużych hulajek oczywiście powiem, że to jest, musi być kask szczękowy, ale obojętnie jaki, słuchajcie, rowerowy, na rolki czy na cokolwiek. To jest absolutny must have. Musicie to mieć. Jakimkolwiek środkiem komunikacji jadę, czy rowerem, czy czymś, czy po bułki, czy po chleb, zawsze zakładam kask. Oprócz tego mamy naprawdę bardzo fajne różne ochroniacze. Zobaczcie, ja mogę tak sobie szybko założyć, tak? Już mam ochronione łokcie. Takie same coś jest na kolana. Są też rzeczywiście większe narzepy na kolana. Możemy nakładać na gołą skórę, na krótkie spodnie, na długie spodnie. Są też długie spodnie ze wstawkami. Są też takie przewiewne na lato, ale nie tylko, zależy co pod spód złożymy, takie buzery, takie ochronne koszule, tak? To już są takie, powiedzmy, rzeczy dodatkowe, ale najważniejsze, że to jest kask, obojętnie jaki on nie był, najlepiej szczękowy, i ta ostrożność, wzmożona ostrożność, tym bardziej teraz w tym wielkim wysypie wszyscy są spragnieni słońca, ładnej pogody, kontaktu ze znajomymi, po prostu są na dworze, tak? I ten ruch jest ogromny, jedni się spieszą do pracy, drudzy na imprezę. Uważajcie na siebie, naprawdę uważajcie na siebie i przekazujmy sobie te słowa tej ostrożności innym i promujmy kask. Trzymajcie się.